Szanowni Państwo, dzisiaj niezwykły dzień, piękny piknik we współpracy z marszałkiem Kosickim. Piknik rodzinny powiązany z turniejem dziewięciolatków. Radość w tle słychać, niezwykłe emocje. Za chwileczkę finał, za chwileczkę rozdanie nagród, ale też dzisiaj jeszcze jedna okazja. Jest z nami prezes Ołdakowski. Panie prezesie, zdradzę tajemnicę, którą widzimy na koszulkach z tyłu zawodników. Zresztą już zaczęliśmy sezon. Drużyna U17 naszej Akademii gra z logo Enea na piersi i cała Akademia Jagiellonii, który widzimy w tle, boisko, cała infrastruktura zyskała nowego strategicznego partnera. Jest nią właśnie Enea. Chciałbym podziękować, symbolicznie przekazać koszulkę oczywiście z numerem 1 i z logo Enea z przodu. Panie prezesie, dziękuję. Chłopaki, ostatnie mecze fantastyczne, bo wygraliśmy ile? 6-1. 6-1, brawo. Także Enea niesie nas. Nie tylko ciepło i prąd, ale i dynamit w nogach, a i wyniki potężne. Także wielkie dzięki. Mam nadzieję, że ta współpraca się będzie rozwijała. Panie marszałku, również dziękuję za zaangażowanie w projekt. Proszę Państwa, Enea w ramach tak zwanej społecznej odpowiedzialności biznesu od lat wspiera sport, a w szczególności sport dzieci i młodzieży. I tak dotychczas w ramach Akademii Sportu Enei wspieraliśmy Akademię Piłkarską Warty Poznań i Lecha Poznań, a dzisiaj dołącza do nas Akademia Piłkarska Jagiellonii plus do tego drużyna U17 i myślę, że jest to dopiero początek współpracy, bo ta współpraca ma też aspekt biznesowy, bo grupa Enea, mimo że wywodzi się z Wielkopolski, to od kilkunastu już lat funkcjonuje w Białymstoku i czasami ta świadomość funkcjonowania Enei w Białymstoku jeszcze wśród mieszkańców województwa jest niewielka, bo jak powiemy, że Enea to elektrociepłownia, czy jak powiemy, że Enea to dawny MPEC, jak powiemy, że Enea grzeje 275 tysięcy ludzi w Białymstoku, to dopiero wtedy ludzie zaczynają kojarzyć Enea z Białymstokiem. Także Enea to firma białostocka, firma z Białymstokiem związana od kilkunastu lat i stąd chcemy oprócz wspierania młodzieży też budować markę, która kojarzyć się będzie z Białymstokiem. No i na końcu chciałbym pogratulować panu marszałkowi, że udało mu się przekonać władze grupy Enei, że Jagiellonia to najlepsza marka w województwie, że Jagiellonia ma najlepszych kibiców, że jest to sport masowy, co widać i słychać, i warto rozpocząć współpracę marki Enea z Jagiellonią i myślę, że pan marszałek doprowadzi do kontynuowania i rozszerzania tej współpracy. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, szanowni państwo, ja oczywiście bardzo się cieszę z tej współpracy. Zarząd Województwa Podlaskiego wspiera finansowo Jagiellonię Białystok, wizytówkę naszego regionu finansowo, ale też jako Zarząd Województwa wspieramy organizacyjnie. Wspieramy tak, żeby można było pozyskać dodatkowych współpracowników. I to jest efekt tej współpracy. Ja uważam, że to jest bardzo dobre, że spółki Skarbu Państwa tutaj chcą właśnie realizować te swoje cele statutowe. Tutaj na województwie podlaskim, w Białymstoku, dotychczas takiej sytuacji nie było. Wcześniej Orlen, teraz Enea. Bardzo mnie to cieszy, ale tej całej współpracy by nie było też bez pomocy dobrych, życzliwych ludzi, naszym mieszkańcom, naszym klubom. Tutaj pan wicepremier Jacek Sasin, któremu bardzo serdecznie dziękuję, bo bez niego tego by nie było. A być może już niedługim czasie już będą też następne niespodzianki. Tak, żebyśmy mogli naprawdę ten białostocki, podlaski sport jak najlepiej wspólnie rozwijać. Także dziękuję. Mam nadzieję, że te fundusze pomogą rozwinąć przede wszystkim tych młodych zawodników, tą przyszłość Jagiellonii. Także to jest dla mnie najważniejsze i z tego się niezmiernie cieszę. Dziękuję bardzo. Dzięki.